Witam was serdecznie, tu jest Tyron i zapraszam was na kolejny odcinek, z którym Mass Effect w wersji legendarnej. No, jesteśmy coraz bliżej końca, bym powiedział, bo już jesteśmy na Ilos. Tropimy Sarena, on tu był pokazany, że gdzieś tam wchodził tam do tego śmiesznego. Nie wiem, czy już w ogóle mogę tam wejść z powrotem, czy dalej potrzebuję jeszcze czegoś, żeby tu odblokować. Nie potrzebuję. No to wskakujemy, jedziemy za nim, no. Zapis mamy, jademy od siebie. Aha, a sam mi się całe życie badałam tuptać protean, ale nawet nie marzyłam, że odkryję coś takiego. Ten bunkier mógł być ostatnim schronieniem całego ich gatunku. Wyobraź sobie, jakie zagadki może skrywać, jakie kryje tajemnice. To wyskakuj, idź się baw. Obudź się i przypomnij sobie, po co tu jesteśmy. Saren, kanał, losy galaktyki. Przepraszam, poniosło mnie. Mam tylko nadzieję, że po wszystkim będziemy mogli zbadać to miejsce. No to dokładnie. Wrócisz się tu. Myślałem, że Saren. Co jest na ścianie? Czy to jakieś pojemniki? No raczej. Wyglądają jak kapsuły hibernacyjne. No. Prawdopodobnie w ten sposób proteanie próbowali utrzymać się przy życiu. Coś jednak poszło nie tak. Ten bunkier stał się ich. Gro. Kto by mnie zaś napindzila już tak. Tam coś. Jest chętne. Jeszcze coś tu jest jednego. A nawet jednego. Co jest? Czemu nie padacie? Padajcie. Padać. O, zobaczymy. Rozmawiajcie tam dalej sobie. Juhu! Wskoczymy do kapsuły. Jakieś pole jest takie dziwne. No raczej chyba tędy się nie przycisnę. Co się dzieje? To pułapka. Saren musiał ją zastawić. No. To chyba nie jest robota Sarena. Sarena. Jacka naszego drogiego. No nic, no. No w ogóle... Aha, winda. Winda. Jedziemy sobie gdzieś... Na dół. Powalczyć. Badałam protean przez dziesięciolecia. Jednak nigdy nie czułam takiej niepewności. Co tam znajdziemy? Musimy zachować ostrożność. Cokolwiek to jest. Ale to nie jest ten. To nie jest jeszcze to, co... Nie, to nie jest... Virgil. To Virgil. Nie jesteście proteanami. No. Nie jesteście także maszynami. To jedna z wielu możliwości. Dlatego właśnie wysłaliśmy ostrzeżenie przez nadajniki. I coś wam nie wyszło chyba. Wygląda na jakiś program WI. Mocno uszkodzony. Bardzo. Nie wyczuwam w was skazy indoktrynacji. Aha. W przeciwieństwie do tego, który niedawno przechodził. Być może jest jeszcze nadzieja. Tak, jest. Niewiarygodne. Prawdziwa WI protean, a ja mogę ją zrozumieć. Wow. Śledziłem waszą łączność od czasu, gdy przybyliście do tego ośrodka. Przetłumaczyłem swoje wypowiedzi, byście mogli mnie zrozumieć. Translator Google. Nazywam jedziemy. Się Vigil. Na razie jesteście tu bezpieczni, lecz to ulegnie zmianie. Wkrótce nie będzie bezpiecznych miejsc. No nie. Dobra, czego chcesz? Po co mnie tu sprowadziłeś? Musisz przerwać cykl, który trwa od milionów lat. Lecz żeby to zrobić, musisz zrozumieć. Masz nowe info. Nasze błędy. Wizjonerskie. Cytadela jest sercem waszej cywilizacji. No właśnie. Oraz siedzibą rządu. Tak samo było u nas i w każdej poprzedniej cywilizacji. Lecz Cytadela jest pułapką. Stacja to tak naprawdę ogromny przekaźnik masy. Łączy się z mroczną przestrzenią, pustką poza horyzontem zdarzeń. Kiedy przekaźnik Cytadeli zostanie włączony, przejdą przezeń żniwiarze i wszystko, co znacie, zostanie zniszczone. Oh no. Aha, Saren zamierza go włączyć, no jeśli tak. Jeśli włączy przekaźnik, żniwiarze zniszczą Radę i flotę Cytadeli równocześnie. Przeznaczenie. Oh no. Nasi przywódcy zginęli, zanim zdążyliśmy się zorientować. Żniwiarze przejęli kontrolę nad Cytadelą, a poprzez nią nad przekaźnikami masy. Łączność i transport w całym naszym imperium załamały się.
Każdy system gwiezdny został odcięty od reszty. Łatwa zdobycz dla flot żniwiarzy. Przez dziesięciolecia żniwiarze systematycznie wyniszczali nasz lud. Świat po świecie, system za systemem, metodycznie nas unicestwiali. Wszystkich z was? A ktoś jeszcze przeżył w ogóle? Ktoś przeżył. No. W Cytadeli uzyskali dostęp do wszystkich naszych kartotek, map, spisów ludności. Informacja to potęga. Wiedzieli o nas wszystko. Ich floty przemierzały każdy zamieszkany rejon galaktyki. Niektóre światy zniszczyli całkowicie, inne podbili, biorąc mieszkańców do niewoli. Indoktrynowani słudzy stali się tajnymi agentami pod kontrolą żniwiarzy. Gdy Proteanie przyjmowali ich jako uchodźców, ci zdradzali ich maszynom. W ciągu kilkuset lat żniwiarze zabili lub zniewolili wszystkich Protean w galaktyce. O, nie został jeden, szkoda. Brutalni i niesamowicie skrupulatni. Jak mogę ich powstrzymać? Sprowadziłeś mnie tu z jakiegoś powodu. Powiedz mi, co muszę zrobić. Kluczem jest kanał. No wiem. Zanim zaatakowali żniwiarze, Proteanie byli o włos od rozwiązania tajemnicy przekaźników masy. Ilos było ściśle tajnym ośrodkiem. Tutaj pracowano nad stworzeniem mniejszej wersji przekaźnika masy, połączonego bezpośrednio z Cytadelą, z centrum sieci. Kanał nie jest bronią, to tylne wejście do Cytadeli. No. Co stało się później? Odcięliśmy całą łączność i zamaskowaliśmy ośrodek. Personel wycofał się pod ziemię, do archiwów. Ze względu na oszczędność, wszyscy poddali się hibernacji. No ale co, nikt nie żyje już? Ja miałem kontrolować ośrodek i obudzić personel, tych kapsułach. Gdy niebezpieczeństwo minie. Jednak genocyd jest długim, powolnym procesem. Mijały lata, dziesiątki, setki lat. Żniwiarze działali dalej, no, pewnie niestety. A moje zapasy energii wyczerpywały się. Trzeba było walczyć. No, nie wiem, czy tak. Przeciwko flocie inwazyjnej? No. Naszą jedyną nadzieją było uniknąć wykrycia. Wyłączyłem systemy podtrzymywania życia mniej ważnego personelu. Najpierw asystentów, potem ochrony. Kapsuły były wyłączane, jedna po drugiej. W końcu pozostały tylko kapsuły głównych naukowców. Ale nawet im groziła śmierć. Żniwiarze wycofali się przez przekaźnik Cytadeli w ostatniej chwili. Tam były setki kapsuł. O. Po prostu je wyłączyłeś? Zabiłeś ich? No, raczej to potworne. Miałeś ich chronić, nie zabijać. Zdradziłeś ich. Przewidziano taki wariant. Moje działania były wynikiem awaryjnych programów wprowadzonych podczas realizacji projektu. Mniej ważny personel pewnie nie wiedział o tej możliwości. Uratowałem kluczowy personel. Tylko takie działania dawały nam jakąkolwiek nadzieję. Po dehibernacji naukowcy uświadomili sobie, że rasa Protean jest skazana na zagładę. Pozostał ich tylko tuzin. Zbyt mało, żeby utrzymać populację. Mimo to przysięgli odnaleźć sposób na powstrzymanie powrotu żniwiarzy. Sposób na przerwanie cyklu. Wiedzieli, że kluczem są opiekunowie. I w Cytadeli, co? Czy opiekunowie są pod wpływem żniwiarzy? Cytadela kontroluje opiekunów. Przed każdą inwazją pojawia się sygnał, który zmusza ich do włączenia przekaźnika Cytadeli. Po latach badań naukowcy odkryli sposób zmiany sygnału. Wykorzystując kanał, uzyskali dostęp do Cytadeli i dokonali zmian. Gdy suweren wysłał sygnał do Cytadeli, opiekunowie zignorowali go. Żniwiarze są uwięzieni w mrocznej przestrzeni. No, chyba że Sarenowi się powiedzie. Saren może wykorzystać kanał, żeby ominąć umocnienia Cytadeli. Zgadza się. A gdy znajdzie się wewnątrz, mógłby przekazać suwerenowi kontrolę nad stacją. Suweren przejmie systemy Cytadeli i ręcznie otworzy przekaźnik. Cykl rozpocznie się od nowa.
Możesz mi pomóc? Istnieje w ogóle jakiś sposób, żeby ich powstrzymać? W mojej konsoli jest pewien plik. Weźcie kopię przed odejściem. Kiedy dotrzecie do głównej jednostki kontrolnej... Wirusa chcesz mi wcisnąć? Uszkodzi protokoły bezpieczeństwa Cytadeli i da wam tymczasową kontrolę nad stacją. To może dać wam szansę przeciwko suwerenowi. Chwileczkę. Jednostka kontrolna Cytadeli? Pierwsze słyszę. Po drugiej stronie kanału. Podążajcie za Sarenem. On doprowadzi was do celu. Dobra, ruszajmy. Ruszajmy! Saren ma wystarczająco dużą przewagę. Bierzemy plik i ruszamy. No, raczej. Na pewno, Shepard? Kto wie, jak długo będzie tu Vigil. Już teraz projekcja jest słaba. To może być nasza jedyna szansa, żeby z nim porozmawiać. Cicho nasz być. Jedyny kontakt z wiedzą Protean. To niezwykła okazja. Osalałaś. Wybacz, Liaro. Musimy powstrzymać Sarena. No. Nic innego się nie liczy. O, to też przy siebie, a nie. Przepraszam, zaślepił mnie mój zapał. Chodźmy. Saren nie dotarł do kanału. Jeszcze nie. Ciągle istnieje szansa, jeżeli się pośpieszycie. Ale puśćcie mnie tam, tam jest jakiś ten śmieszny... Brama, nie brama? Pole takie? Może to on zrobił specjalnie, żebyśmy tu przyszli do niego. Teraz nas puści. Saren, nie otwieraj kanału. Cała ta kultura i zaawansowana technologia nie pomogły Proteanom w walce ze żniwiarzami. No nie. Proteani nie zawiedli, dali nam szansę. Musimy dokończyć ich dzieło. Hipko, chodź. No, mamy otwarty przejazd chyba w dobrą stronę. Jedziemy dalej, hura! Czerwone kropki. Małe trójkąty. Gdzie wy jesteś? Już? Tak, już. Nie trafiliście. Moja zajebista jazda zawsze się przydaje. No. Ale moja celność też nie bardzo. Jej, hops. Tam czy tam? Nie, raczej przed siebie. Sarenku, Sarenko, stój! Nie otwieraj nic beze mnie jeszcze. Weź jakieś pancerniki, nie pancerniki. Ale mam mako, więc spoko. O kurde. Łapać ją. Ile was tu jest? No tu jeszcze są. Dobra, wszyscy. Tam jeszcze coś. Aha, wiem. Tarczy się włączyłeś, co? Chodź, stuknę cię. Hehe, ale dobrze ci. No, czekaj, nie, podnoś się. Gdzie, co ty? Co ty byś chciał? Dobra, jedziemy przed siebie. Więcej przeciwników się pojawia. I chyba są. Już. No powinno trafić, co jest. No. Ładnie. Ile pieniędzy zbieramy? Ile już w ogóle? Ohoho. Miliony mamy. 1 200 000. Melony mamy, haha. Jeszcze żeby ta kasa się przeniosła do następnej gry. Nie bardzo.
Oj, ty mały niedobry. Ciekawe, czy w dobrą stronę jadę. Teraz się przekonamy. Ale chyba tak, no. O kurde, tam coś jest. Tam, to kanał. Niesamowite. No to nie mamy czasu na niezły kanał. Widoków. Musimy przedostać się przez przekaźnik. To jedź. Nam nie pomogą. No to jedźcie, kurde, a nie stójcie. I oglądajcie widoki. Oh no. Żniwiaszki nadciągują. No. No już na Cytadelę. Proszę bardzo, macie. Nie słuchaliście mnie się. Jak zwykle. Super. Brawo wy. Brawo Rada. Brawo wszyscy. Włączyć systemy obronne. Ramiona nie chcą się ruszyć. Systemy nie reagują. Opuścić Cytadelę. Ewakuować Radę. Kontrola Cytadeli. Kontrola Cytadeli. Czy mnie słyszycie? Nie. Za późno. Sarenek już świruje. Oh no, mamy 30 parę sekund. I raczej odpuścimy sobie napindzielanie do pancerników. I kupimy. Jest już gorąco. Pa, zostawiam was. Nie mam czasu. Muszę pędzić. Pędzić. I hops. I hops, polecieliśmy w górę, w kosmos. Kanałem. Na Cytadelę. Wykryto krytyczne awarie we wszystkich. Wow, czyżby już koniec był? I czy mam na jeszcze jeden odcinek oprócz tego? Tak, Mako wyskoczy im. Niespodzianka. A i tak chyba już nie będziemy go używać. Idziemy na piechty. Wow, czyli co? Na to wychodzi, że to będzie o Syty Ateny. Odcinek zombie mi wyskakują. Wykryto krytyczne awarie we wszystkich monitorowanych systemach. Proszę rozpocząć. No. Pogadamy z Aviną. Zaistniały poważne problemy w zakresie funkcjonowania systemu na całym poziomie. Personel nieprzygotowany do pracy w sytuacji zagrożenia musi być ewakuowany. Raport? Podaj status zniszczeń. Wszystko się sypie. Utrata głównego źródła zasilania. Systemy kontroli środowiska nie działają. Pożary klasy trzeciej w czterech sektorach. Poważne straty wśród cywili. Wykryłam obecność dużej ilości syntetycznych form życia. Zaleca się ostrożność podczas kontaktu z nimi. Dobra. Jazda. Musimy zatrzymać Sarena, zanim będzie za późno. No, a nie. Pitu pitu z tym. VI? VI. 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 Dobrze, że Cytadeli. Oh, Jesus. Oj, nie. Czuję końcówkę. Końcówkę Mass Effecta pierwszego. Bo to właśnie tam się działo. Tak. Cześć, Sarenek. Sarenko. Jezus Maria. Nie, Sarenko, nie rób tego. Cytadela się zamyka. Odcinają dostęp do stacji. A wy nic nie robicie. Nic. Nie dopuścić wroga do wnętrza ramion. Napięcielać. Żdźwiarki. Nie. No, może teraz zobaczą. Żniwiarze są prawdziwi. I nadciągają. Chyba was stratuje. No. No.
Jeden wleciał sobie. Jej, się przyklei do tego przekaźnika. Boże, jak to dziwnie wygląda. Myśląc logicznie. Nie myślcie logicznie. Saren zablokował windę. Uwaga, wychodzimy na zewnątrz. Wyskakujemy. Ładny widok. Tylko nie patrzcie na dół. Ups. Którą stronę? W ta? Aha, tam do tego... do kaźnika. Chodźcie. Grawitacji tu już nie ma obecnie najwyraźniej. Znaczy jest, tylko... I stuk. Tyk puk. Szturmowy, widzę. Po co ci ta tarcza, co? Jej! Lewytuję trochę. No chodź, nie chowaj, że się... Tak tarcza musiała pójść. Bo czemu by nie, bo mi cię nudzi. Ulecie was, co? Spoko, wydaje mi się, że pierwszym razem, nie wiem, za drugim, też nie pamiętam. Mi to trochę dłużej to zajęło. Mass Effect. Ale weźcie go tamten. On stanie właśnie. Jej, poleciały. Który w ogóle mam już poziom? Poziom 23, co? Zastraszenie nie miałam, iść w zdrowie. Wy auto się róbcie. No jedziemy dalej. Zajebiście. Jak czekaliście na mnie. Musieli. Dobra, dobrą stronę idziemy, tak? Tak, tak. Nie macie szans. Gdzieś tędy się szło? Na pewno tak. Ratatatata. Dosłownie to jest takie ratatata z tej getowej broni. No i po co ci to było? Ten niszczyciel zawsze wypuszcza coś ten i pędzi jak kupi. Pieszy mu się. Że obronna cytadeli. Włączmy sobie ten. Wieżyczkę pewnie, co? Zróbmy sobie to. Dobra, spróbuję jakoś to szybko. Niech sobie będą wieżyczki, przydadzą się na pewno.
No i tam też trzeba by włączyć. Chyba wszystkie. Chyba więcej nie ma, były trzy tylko te wieżyczki. No, raczej tak. I wpadł. Ma tak akurat na styk. Co? Aha, czy nie trzeba? Nie, nie. Myślałam, że górą tam trzeba wejść. Ale może tędy... Tak, raczej tędy, o Jezus Maria. No, weźcie się, wystawcie. O Boże, musiał się, kurde, nie wiadomo co zrobić. Już dobrze. Dobra, jeszcze jednego trzeba tak ładnie dopaść. Czekajcie, czekajcie, bo mi wstanie. No już nie wstanie. Aha. A ty co, maratończyk jesteś? A jeszcze leci następny maratończyk. Puszcza bombę, leci. Chyba chce być pierwszy od bomby. O Boże, ile tych. Co to za... O Boże, to też? Chyba myślę, że to jest... No ale nie, to nie są dobre wieżyczki. Znaczy... Czekajcie, bo tu ktoś... Powie się. Mamy... Aha, mamy... Mamy deda. Dawaj. Super po prostu. Cieszmy się razem z tobą. Cieszmy się. Hura, może walczyć. Radzą się coś tam jakoś? Chyba tak. Nie macie innego wyjścia, musicie radzić sobie ze mną. Tak nie bardzo. Odklej się mi. Nie ma sensu ani trochę. Garusz, wiesz co? Już nie chcę ci się walczyć. Dajże mi. Jeszcze muszę podnieść. Chyba tak. Chodź. Dobra, jeszcze jeden jest ten. Śmieszny. I wieżyczka jedna. No był tu gdzieś, ale... Już? Nie ma go? No, tam pewnie będziemy schodzić. Chyba tak, tam nie bardzo. Jakie maćki... Maćki. Właśnie dostępowy. Ops. Ops, jesteśmy już przy końcu. Ops, kuźba. O Boże, dobra. Wiecie co, może skończymy sobie ten odcinek, o ile mi się uda skończyć. I tu już będzie ostatnia ta... Ostatnie chwile mamy. Ostatni odcinek będzie.
No to już, tak jak mówię, jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo blisko, bo to tam się będzie działo mniej więcej w tej okolicy, ta końcówka cała. Nie zobaczymy. Dobra, już wszyscy możemy się pożegnać z widzami. Moja kompanio droga. I zobaczymy, tak jak mówię, następny będzie już ostatnim odcinkiem, tego jestem 100% pewna, że to będzie ostatni. Ten będzie no 30 minut, 31,2 max. No nic, dzięki za oglądanie, proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało, komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach, było bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się już w ostatnim odcinku z gry Mass Effect, no już wszyscy wiemy, widzimy i tak dalej. Dobrze wiecie, że to już końcówka jest. No nic, dzięki, cześć.